pierwszy okonek na murmyszkę małego okonia. Rekordy. Dzisiaj rekordy. Witajcie. Dzisiaj szlifuję swoją formę na bałałajkę. Zawsze była blaszka. Dzisiaj spróbuję na bałałajkę. Już jednego okonia udało się wyciągnąć. Zobaczymy, jak dalej pójdzie. Ogólnie chciałbym wszystkim poinformować, że w wędkarstwie podlodowym jestem lalikiem. Więc nie wiem co i jak, dopiero się tego uczę. No a jako, że zimy są u nas nie wiadomo jak wyśmienite, to powolutku, powolutku się uczę. 2 lata temu byłem pierwszy raz na lodzie. W tym momencie to jest mój drugi sezon, a tak naprawdę pierwszy, bo tamtego to nie liczę, bo nic nie łowiłem. Byłem 2 razy z kolegą Danielem, którego już widzieliście u mnie na filmie. No i zobaczymy, będziemy próbować tą bałałajką. Ostatnio ludzie łowili bardzo dużo na mormyszki. Z tego co wyczytałem w internecie, to blaszka jest najlepsza na pierwszy i ostatni lód, ale smułek na Mazurach kosi ryby ładne i łowi tylko na blaszkę, więc ile w tym prawdy, że ta blacha jest tylko dobra na początek i na koniec, nie wiem. No dobra, zapraszam was do dalszego oglądania. Przypominam o subskrypcji kanału, zostawieniu łapki w górę i oczywiście do komentowania. Liczę na jakieś wasze podpowiedzi z wędkarstwa podlodowego, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jestem na początku swojej przygody z wędkarstwem podlodowym i nie wiem jak prowadzić, wszystkiego się uczę. Dobra, koniec gadania, oglądajcie dalej, cześć. O, jest ładna rybka. Oj, 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 oj. Jest fajna rybka na mormychę. Akurat do was mówiłem, że się uczę i taki fajny się trafił. Oj, tutaj zamarznięte. Tutaj będzie, tak? Znikaj do domciu. Łobuzu. Łobuzie. Łobuzie ty. No. Pa, pa. Ale jeszcze cały dzień. Dużo dziur można wywiercić. Wiesz, jak nawierzy się to okonie, to nie one w stanie pływają. O, natka ma rybę. I dałem natce bałajkę i pięknie.
Już lecę. Wy widzicie, jaką mam zdolną dziewczynę? Lecimy do niej szybko. Pierwsza rybka spod lodu, natki. No i jednak mormyszka. Ja jeszcze jednego złowiłem o konia, ale wam go nie nagrałem. Ale pierwsza. A poczułeś branie? Tak. No i elegancko. Widzisz, 30 sekund. To jest fajniejsze. To jest fajniejsze, bo ryba jest. Tak. No wiadomo. Przeciśniesz? I co? To jest fajniejsze niż blaszka. Tak. No i ryby biorą. Ryby biorą, ale pokażę wam, ile jest ludzi tutaj na naszej perełce Mazowsza. O, już trochę zniknęło, ale jak przyszliśmy, to było ich naprawdę, naprawdę dużo. Lód stabilny. 20, a momentami nawet i prawie 30 cm lodu. Zobaczcie, tyle jest ludzi. No ale dobrze. Fajnie. Pogoda nam dopisuje, niedziela. Jest pięknie. Spędzam czas z Natką. Jest i Michał, próbujący coś złowić na blachę. Miał obcinkę szczupaka. Na samym początku nawet jeszcze kamery nie mieliśmy odpalonej. Ale no, nie dało rady. W pierwszym opadzie mu wziął, mówi, i od razu odgryzł. Ale najważniejsze, że jesteśmy na lodzie, łowimy sobie w pięknej scenerii zimowej. Zaraz już lodu nie będzie. Nie wiem, czy zobaczycie, bo chciałbym wam pokazać. Tam daleko, w oddali, jest sobie na samym środku zbiornika gościu w namiocie. Kurczę, ja to bym tak nie mógł. Chyba. Chociaż jak jest lód stabilny, no to czemu nie, ale to i tak jest taki lekki stresik by był. Dobra, koniec gadania. Idę wiązać jeszcze jedną bałajkę, bo mi Natka zabrała. I widzimy się, jak będzie jakaś ryba. Michał ma jakąś rybę. Lecimy do niego. Ale się odpaliły nam tutaj te okony. Zobaczymy, jak to będzie. Okoń? Ma pierwszą rybę. Tutaj. Piękny pan okoń. Wrzucamy go do dziury. Ryba Michała. Michał namierzył konie, więc szybko wypuszcza. Tak, ale już wiem, jak prowadzić tam przynętę, co nie? Smułka się oglądała, to się wie. Smułek, wujek, dobra rada. No. Michał wypuszcza. Ja też wziąłem sobie od razu blaszkę i lecę do niego, do dziury, bo tutaj widzę, że namierzył. Więc będziemy próbować. Nie agresywnie pracujący, patrz, pokażę. Wcześniej mówiłem, że agresywnie. Patenty Michała. A patrz, teraz tak delikatnie. Hop, hop. I czekam. Chwilę. Hop, hop. Czyli co? Czyli pracujesz tak leciutko? Tak, samym tym kiwoczkiem, co nie? Aha. A branie czujesz na kiwoku? Nie, w sensie na kiwoku widziałem, tak.
ale Briana nie widziałem. Oj, nie widziałem. Źle kamerę ustawiłem. O, kolejny maluszek. Idziemy po kuszku, to będzie zale. Kurde, fajnie by było, jakby jakieś branie się udało nagrać. Bym mógł pokombinować z montowaniem przykładowo, żeby na zbliżenie na kiwok było. Żebyście fajnie to mogli zobaczyć. A nie, że ja sobie łowię, nagle jest ryba i dopiero wtedy włączam kamerę. Ale wiadomo, cały czas nie mogę mieć też odpalonej kamery, bo wszystkie baterie mi padną i nic nie nagram. Ludzie spacerki sobie urządzają. Nic się nie zapada, Natka. Zobacz, ile tu jest lodu. Zobaczcie, ile lodu. Zobacz, Natka, ile jest lodu. Jak ci się to ma zapać? Tak, furą tu byś mogła śmigać. No, no furą tu jeszcze już nie ma. Tak. Ci się wydaje, tu jest ze 30 cm. Nie ma ci się. A wie, że ma jakieś 22 cm. Pani ledwo co idzie już. No dobra. Koniec gadki. Zmieniamy miejscówkę. Idziemy na podwodną górkę. Może tam znajdziemy większe stado okoni. A być może trafi się coś z białą rybą. Ja bym tam przyjął takiego leśnika. No taki półtora. Ale problem by był, żeby taki półtora gdzieś się przerębił, bo on jednak już szeroki jest. Dalibyśmy radę, na pewno. Wywiercilibyśmy z boku drugą dziurę, dałoby radę. No jest dużo mniej. No jest bardzo dużo mniej. Nie, nie, jest tam, tam jest czarny lód. No to bardzo dużo lodu mi powiedz. To jest czarny lód, dlatego tego nie widzisz. To jest taki ten prawdziwy. No elektryka, no kur. Mówię ci, ze 20 cm na luźnie. Więcej dla mnie. No nie dotykam końcówki. No dlatego mówię. 30 cm lodu. Więc zegrze jest w 100% bezpieczne. Dobra, koniec gadania. Widzimy się przy kolejnej miejscówie. Tak. Tak, te dwie są. To co, trzeci okoń? Trzeci pod rząd. Uważam, że tam nie jest taki gruby ten, ale trzy okonie, trzy rzutach. Lecimy po kolejnego.
fajne. A zobacz, tam nie chcę. Idziesz wypuścić? Opa. Ajajaj. Gdzie jest dziura? Mamy kolejnego. Może będziesz mi rzucał jedną. Nie, może wiaderko na pewno nie wada. Może biję do wiaderka. A nie chlak chodzić co chwilę, to nie? Kurczę. Opa. Idziemy. No nie, no serio? No. Nie wiem, co jest. Zaraz do dziki perełka ma załatwić. Perełka ma załatwić. Trzymaj. Oj, Natka, co ty masz? Natka będzie chodzić i wyrzucić. Przynajmniej do czegoś się przyda. Chodź tu. Dobra, poczekaj, Natka, patrz. Zobacz, Natka, zobaczymy, czy nie będzie. On nie zdechnie, nie ma. Ty, ale ty tutaj masz głęboko. Ale jest zły. Ulele. Ty, Michał, po prostu nad głowami im stanęliśmy. Jeden rocznik, ten sam. O, patrz, to mi... Opa. Kolejne. O. No i takie konie pokaż. Przyjemne, 15. Pokaż go tak z przynętą. No a do góry weź go. No nie tak. Człowiek. Ale... No dobra, jebać. Jaka ty pała jesteś. Łowią. Tylko i wyłącznie na blaszki reagują w tym miejscu. A więc Natka i Michał łowią już kilka okonków wyjechało, więc zobaczymy co tam przyniesie. Jedna ryba. No ale co, walić na tą bałajkę czy na blaszkę? Na blaszkę nie złowiłam żadnej. Tylko na tamte. Serio.
Ja nie pamiętam, jak to się nazywa. Kolejna rybka. Ale później zobacz. Wszystko na patelni. Ale będzie spierdź. Oj, be. Siedem. Na razie tutaj jest. Patrzę nad głowami. Ósma. Co w ogóle? Jak typowy wędkarz. Tyle nam się udało złowić gagatków. Jeszcze oczywiście no trochę wypuszczony zostało. No i do tego tutaj. Wodę na wszelki wypadek już mogę zostawić. I po co było jechać na Mazury, skoro tutaj dowalone. Mamy taką perełkę. Tak, dowalone jak gnoj. Połowione fajnie ilościowo, to na pewno. I słuchajcie, w zegrzu jest ryba. No jest, to bardzo dużo. Tyle to ja nigdy jeszcze nie połowiłem na zegrzu. Ale to jest na Mazurach nie złowiłeś na zegrzu. Tyle na Mazurach nie złowiłem na zegrzu. Dokładnie. Doceniajmy Mazowiecki Związek Wędkarski. Doceniajmy to, co mamy. Dobra, na dzisiaj koniec. Miło było. Natka już w samochodzie, bo buty jej przemarzły tam. Przemokły jej buty. No i co, jak ci się podobał dzień? Nie no, super, fajnie. Ilościowo mega. A się tego nie spodziewałem. To nie? Wiedzieliśmy, że tutaj potrafi być, bo ja tutaj też z wakacji łowiłem z łodzi. To oko nie łowiłem, ale nie wiedziałem, że zimą można spoko tak połowić. W sensie mi się podobało. Ja tyle ryb nie złowiłem przez wypady na lód wszystkie. Co dzisiaj tutaj? Na mój piąty wyjazd i piąty najlepszy. No. Ja byłem weekend, no ale no coś tam pobyłem, ale tak to najlepiej, fajnie, fajnie. Ja się w ogóle zastanawiam, czy w tygodniu nie wziąć sobie dnia wolnego i nie przyjechać sobie już na te ostatki. Może wtedy właśnie będą lepiej brały na blaszkę. Bo jednak spoko, ta mormyszka dzisiaj pierwszy raz łowiłem na mormyszkę i była no, całkiem no wam na początku wyjeżdżało, a później mi na blaszkę zaczęło, jak tam dziurę znalazłem. Tak. No tam jeszcze ci ten, tutaj. To no tak, kilka tutaj, ale tam tych małych to z reguły nie kręciłem. No tak, kilka rybek pojedynczych takich to też nie kręciliśmy, więc ilościowo jak najbardziej na plus. Dobra, nie przedłużam. Zachęcam do subskrypcji kanału, łapki w górę i komentarza. Oraz może ktoś nam podpowie, jak łowimy, jak łowić na lodzie, jakich miejsc szukać, bo tak naprawdę my dopiero co się uczymy. No. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nara! Elo! Oh,
A ludzie w internecie mówią, że nie ma ryby nad Weksem. O, jest kolejny. O, ten już mały, ale jest. No, to już ponad 30, co? Czekaj, ja mam miarkę. O kurwa.